Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący wykorzystania baz danych Postgres do przechowywania dużych zbiorów produktów LIDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W pierwszym etapie ćwiczenia zaprezentowany zostanie sposób na podgląd struktury danych LIDAR dostępnych w bazie danych Postgres. Kolejne kroki przetwarzania danych LIDAR będą dotyczyły eksportu danych LIDAR z serwera jako chmury punktów oraz danych rastrowych. Finalnie zostanie utworzony nowy projekt, a w zasięgu jego zostanie wykonany import do bazy danych. Wykorzystując narzędzia dostępne w grupie narzędzi List Server Management, możesz dokonać zarządzania danymi LIDAR na serwerze. Korzystając z funkcji Tile Shape from LIDAR Point Project, dokonasz podglądu struktury danych LIDAR dostępnych na serwerze Postgres. Bardzo proszę, kliknij dwukrotnie w funkcję Tile Shape from LIDAR Point Project, a następnie wybierz odpowiednią bazę danych LIS-WS, projekt Nowy Sącz ISOC 2014-09-22, a następnie utwórz plik Shape poprzez wykorzystanie funkcji Create. W celu uruchomienia zadania przyciśnij przycisk OK. Po wykonaniu zadania w zakładce Data znajduje się plik Shape, który obrazuje strukturę danych LIDAR dostępnych na serwerze Postgres. Aby dokonać eksportu danych LIDAR z serwera Postgres, wykorzystaj grupę narzędzi List Server Export WS i narzędzie Export LIDAR Point Project, wybierając Database List WS, LIDAR Point Project Nowy Sącz ISOC 2014-09-22, Polygon Shape, który będzie ograniczał eksport 01 Nowy Sącz oraz plik, który będzie wyeksportowany, czyli plik chmury punktów Point Cloud jako Create. Po zdefiniowaniu w ten sposób parametrów proszę uruchom funkcję poprzez przyciśnięcie przycisku OK. W celu wyświetlenia danych przejdź do zakładki Data, a następnie przyciśnij dwukrotnie w plik 02.nowysącz.isoc.point.export. Plik dodaj do obecnego widoku mapy poprzez zaznaczenie 02.tileshape i przyciśnięcie przycisku OK. Dane LIDAR zostały zwizualizowane w oknie 2D. Możesz zbliżyć się i podglądnąć strukturę i wygląd danych. Wykorzystując funkcję dostępną w zakładce Modules List Server Export WS Export LIDAR Points to Grid, dokonasz eksportu chmury punktów do rastrowego modelu danych. W celu eksportu danych do pliku rastrowego przyciśnij dwukrotnie w Export LIDAR Points to Grid. Następnie zdefiniuj parametry w tym samym oknie. LIS-WS jako LIDAR Point Project wybierz Nowy Sącz ISOC 2014-09-22. W celu zatwierdzenia projektu przyciśnij OK. W atrybucie do eksportu wybierz wartość Z.
jako wartość, która ma być zapisywana do komórki, wybierz HighGesZ. Natomiast poligon ograniczający eksport, wybierz 01 nowy sącz. W celu przejścia do dalszego kroku i wyboru parametru rozdzielczości przestrzennej przyciśnij OK. W oknie Output Grid Settings pozostaw niezmienne parametry dla Cell Size oraz Target Grid Type. Przyciśnij OK w celu wyeksportowania chmury punktów do modelu rastrowego. W celu wyświetlenia danych rastrowych przejdź do zakładki Data. Przyciśnij dwukrotnie w plik rastrowy 01 nowy sącz ISOC HighGesZ i dodaj plik do tej samej mapy, do której poprzednio dodawałeś dane LiDAR. Przyciśnij OK. Dane rastrowe zostały dodane do widoku okna mapy. W następnym kroku będziesz importował dane na serwer z miejscowości Klempino. Żeby podglądnąć dane, które będziesz importował na serwer, przyciśnij w dane N3391C33122 i wybierz nową warstwę do wyświetlenia. Kliknij OK. W oknie 2D wyświetlona została chmura punktów, dla której zostanie wykonany import do bazy danych. Aby wykonać import pliku LAS, przejdź do zakładki Modules i utwórz nowy projekt danych LiDAR, New LiDAR Point Project. Kliknij funkcję dwukrotnie. Następnie w bazie danych zdefiniuj właściwe nazwy projektu. Projekt nazwij ISOC 2014-12-31. Wybierz atrybuty, które będziesz chciał zapisać na serwerze, na przykład GPS time, return number, intensity, RGB. Następnie obszar, który będzie ograniczał import. Wybierz 01N3391CC3122, a następnie przyciśnij OK. Następne okno będzie pozwalało na dodanie własnych atrybutów chmury punktów. Na przykład atrybutu klasy, na przykład ID class i wybrania typu zapisu atrybutów, na przykład jako integer. Kliknij OK. Projekt został utworzony. Teraz, żeby dokonać importu pliku na serwer, wystarczy przejść do grupy narzędzi List Server Import, wejść do funkcji Import LiDAR Points from Point Cloud i zaktualizować dostępne projekty w aplikacji LIS poprzez przyciśnięcie w funkcję Update i wybranie chwilę temu utworzonego projektu. Wybierz również chmurę punktów do importu. Chmurą punktów do importu jest chmura pierwsza i przyciśnij przycisk OK. Następnym oknem będzie okno przypisania atrybutów z chmury punktów do atrybutów znajdujących się i zdefiniowanych na serwerze. Jako X wybierz X, jako Y Y, Z Z, GPS time będzie to echo time, intensity, intensity, number of return, return, classification, class ID, red channel color, wybierz R, green channel color, wybierz G, blue channel color, wybierz B, RGB color, wybierz RGB. Po prawidłowym zdefiniowaniu parametrów przyciśnij OK
i zaimportuj chmurę punktów na serwer Postgres. W ćwiczeniu wyeksportowano chmurę punktów oraz numeryczny model pokrycia terenu z serwera Postgres. Następnie na serwerze został utworzony nowy projekt, a w kolejnym kroku do nowo utworzonego projektu zaimportowano dane LiDAR. W ćwiczeniu wyeksportowano chmurę punktów oraz numeryczny model pokrycia terenu z serwera Postgres. Następnie na serwerze został utworzony nowy projekt, a w kolejnym kroku do nowo utworzonego projektu zaimportowano dane LiDAR. Zaletą korzystania z baz danych jest ich nieograniczona pojemność oraz możliwość udostępniania danych z jednego źródła wielu użytkownikom. Dzięki bazom danych użytkownik ma możliwość eksportowania tylko wybranych fragmentów chmur punktów, dzięki czemu nie musi wybierać danego obszaru z wielu plików dostępnych na swoich dyskach. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.